Siemaneczkowie, widzowie, z tej strony Comic Sans 84, a dzisiaj sobie powiemy o Teens i Gen Z, głównie o Teens przez to, co zrobili. Nie wiem, czy wiecie, ale Gen Z wypuściło piosenkę Ostatni Dzwonek. Ale Teens skopiowało tą piosenkę. Zaraz sobie wam o tym pogadamy i pokażemy. Ogólnie Teens. Ej, bo coś nie tak. Aha, dobra. Słuchajcie, jeśli nie słyszeliście, to powtórzę, że słabo, że Teens kopiuje tak od Gen Z, bo nie wiem, czy było słychać. Zobaczę to w nagraniu, ewentualnie się wytnie. I Teens nie ma widocznie co robić, bo kradnie od Gen Z. Ostatni dzwonek, 2 tygodnie temu, Gen Z wrzuciło tą piosenkę. Pokażemy sobie piosenkę Teens i Gen Z-ków, więc przechodzimy do piosenek. A więc jesteśmy na kanale Gen Z, oryginalne, i posłuchajmy sobie teraz piosenki. Praca w Niemczech. Czekajcie, tylko reklama. To ja wam skupię. To jest oryginał. Ostatni dzwonek i już więcej tu nie wracam. Każdy idzie w swoją stronę, czeka kariera i praca. Czasu, zero planów i forsy. Mój pierwszy zawód to był zawód miłosny. Jeśli czas to pieniądz, no to chętnie go wezmę na kredyt. Potrzebuję przerwy, ale dzwonek nie dzwoni jak wtedy. Strzelałem bramki jak lewy z ciołkami. Teraz napięty terminarz, nie wiem kiedy się spotkamy, ej. Może kiedyś siedziemy na ławce, wolni jak latawcy, będzie jak zawsze. Kiedyś razem odwalaliśmy akcje, teraz relacje są tylko na awce. Może kiedyś siedziemy na ławce, wolni jak latawcy, będzie jak zawsze. Kiedyś razem odwalaliśmy akcje, teraz relacje są tylko na apce. Ciągle wracam do tych starych akcji. A więc to była piosenka Gen Z 2 tygodnie temu. A teraz przejdziemy do piosenki Teens 2 dni temu. Ostatni dzwonek. Cały mój świat. Czułem dużą radość, jak siedziałem z tobą w ławce. Ściągi i ploty pisaliśmy. A więc wiedzieliście to. To była piosenka Teens. Ogólnie nazwa jest skopiowana. Teens w ogóle zrobiło to gorzej. W ogóle jakby. Powiem szczerze, nawet jeśli to była inspiracja, to i tak wyszło to gównianie. Jakby. Teens ogólnie jest fajne, ale jak jesteś takim, gdy nie wiem. To jest tak, jakbyś oglądał sobie Jellyfruita, no XD, no. Wiem tak, no Teens po prostu chyba kopiuje Gen Z, bo Gen Z ma duże wyświetlenie, to oni myślą, że będą mieć takie same. Ogólnie polecam wpaść na mojego TikToka, tam są moje edity. Oczywiście reklama, no bez jaj. Nie, no trzeba się reklamować, bo na TikToku lepiej idzie to z editami, bo ostatnio wrzucam na YouTube'a. Nie wiem, chyba to tyle z takich newsów, to jest jeden news, po prostu taki krótki filmik. A, i pojawi się też filmik z tego, z osób, które mi odpisały, bo jak wiecie, był odcinek, gdzie napisałem do 5 YouTuberów, za kulisami napisałem jeszcze do 15. I nie zdradzę wam, pojawi się może za 2 dni, żeby nie było tak, że jest nawalone na przykład 2 odcinki w jeden dzień.
Bo to nie jest fajne, żeby jeden najpierw odcinek wybił, później drugi. No nie wiem. Możemy jeszcze sobie ogólnie tak. No nie wiem, kurde. Z takich wiadomości, no to Wardenga powraca. Chyba o tym wiecie. Ja szczerze nie wiem, o co tam wszystko chodzi, nie oglądałem. Tylko tyle wiem, że po prostu powraca. Boxdel i drama, że ceny są jakieś bardzo drogie. Coś tam w jego restauracji. I coś tam on mówi, że nie pamiętam, że coś tam, że to drogie, że trzeba wydać. No to też, no kurde, to jest tak, że youtuberzy właśnie otwierają jakieś sklepy i jest wszystko drogie i ludzie narzekają, więc no szczerze, no nie wiem. Jeszcze z takich afer, no to Afik Pedofil. I ostatnio była odpowiedź. Filmik będzie nagrany też. Nagram. Nie wiem, pewnie dzisiaj nagram, będzie wrzucony, nie wiem, dzisiaj jest czwartek, no to w piątek pojawi się. A nie, dzisiaj jest jeszcze środa, no to. A nie. A w piątek się wrzuci ten filmik z Afikiem. No nie wiem, trzymajcie się, widowe. Cześć.